Wpadnij na G2, tam zawsze promocje. Link macie w opisie filmu. Siemka wszystkim z tej strony, Guga, witam was w kolejnym odcinku z Brain Show, a są dzisiaj ze mną Wojtusialka. Jestem. I to Łysialka. Obecny. A to jest Brain Show, wpadajcie oczywiście na linki w opisie, bo tam inne odcinki. I co, i lecimy z czym? Z tym koksiem. Tak. Tak. 3, 2, 1. No będę deklem, zwarci, ale... Zwarci i gotowi? Nie. No to do boju! Do Dubaju! Indeed! Do Dubaju! Ja jestem na wsadzie i Q potwierdzam, dobra. A czemu ty masz i... ten? A, to Wojtek. Ty. Boże, nie! Ciekawe, co powie. Oho. Drodzy państwo, zapnijcie pasy bezpieczeństwa swoim zmysłom, bo zabieram je na przejażdżkę ich życia. Oto Brain Show, teleturniej, który wciśnie was w fotel niczym rakieta suborbitalna. Czas powitać uczestników. Oho. Wojciech! O, kogo tu mamy? Oho. Od razu widać determinację na twarzy. Żeńca! Agnieszka! Oho. Ten wzrok mówi wszystko. Mm-hmm. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. No, już się pakuje. Tomasz! Jedno zwycięstwo jest już twoje. Mam nadzieję, że to nie koniec. Ja też mam taką nadzieję. Mm-hmm. No Tomeczku, to pijmy agę dzisiaj. Tak, chcę być topiona. Przed nami pierwsza konkurencja. Wyścig, czas zacząć! Zaraz polecą iskry z palców. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zgarniecie. Agnieszka, jak tak patrzę na twoich przeciwników... Ale kategorie! Zdrowie, zdrowie! Przed nami najmodniejsza moda. Kategoria tego lata. Zdrowie, mi wyjadą buty. Buty. Please. Jeans zrobiony jest z... Nie, z we... Agnieszka! Nie? Agnieszka, co mówię? Nie wiem, bo to zgubiałam. Przeczytałam wełna i klikłam. Pasemek włosów na różne kolory lub odcienie jednego koloru to... Widzę jednogłośne odpowiedzi. Ciekawe się. Tylko, czy są poprawne. Zobaczmy! Brawa dla was! W tym programie robią Balejarz. My jesteśmy glamour. Indy, ale nie wiem, czemu wełnę dałam, jestem deklem. Jak nazywa się strój kąpielowy składający się z koszulki i majtek? Jesteście podejrzani. Ej! Zaraz przekonamy się, czy ale koszulki ze stanikach? No właśnie. Co? Koszulka i majtki, a nie stanik i majtki. Aha! A jak... Aha! A dobra! Snickers i nosimy. O nie! Co to jest? Nie wiem! Nie wiem, co to jest. Poznajmy Snickersy, to buty takie. Jest? Aha! Dobra, no mówiłam, no bo Snickersy to Snickersy to trampki takie w sumie trochę. Ja się już nie skupiam. Która ogóle. Część garderoby chroni ręce przed zimnem? Oho! O kurde. Chyba to? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ale na pewno nie kardigan i apaszka. O nie, do grupowego projektu to ja z wami nie idę. Oho. Same różne zdania. Oho. Wojciech. Główka? Strzelałem. Ja widuję. Ale kardigan to jest ten taki... Taka zarzuta, tak? Więc to na pewno nie. Szalona rozgrywka. Cóż, nie ma co się dziwić. Każdy chce coś być was najlepszy. Tak. I'm done. Już wiemy, jakie jeansy nosisz. Z wełny. A oto przed nami kolejny. Dlatego ich nie noszę, bo mi gorąco. A teraz trochę wybuchów. Jedziemy babcina. Z dynamitem. O, dynamit. Dynamit. Nie. Jeżeli udzielicie dobrej odpowiedzi, przekazujecie dynamit dalej. Komu wybuchnie w rękach, ten traci punkty. Tomasz! Oho. Oto kategorie. O Chryste. Znajdziesz tu coś, co ci odpowiada? Nie. No, pomyśl. Mapy w dłoni. No, zwariowałeś! Przekonajmy się, jak dobrze znacie kręg świata. Ja nie wiem nic z tego. No to ty jesteś deklica, Wojtek wie. Ja nie dynamit wiem. Jest, zaczynam. Ja nie wiem wszystkiego. Który stan w USA jest powierzchniowo najmniejszy? O Boże. Nie czerwony. Odpowiedź. No i masz. Kuźma. Kot mi chce jakie wejść. Jakie kolory widnieją na fladze Ukrainy? Co? Ja wiem. Nareszcie! No! Podaj dalej! No. Myślałam, że źle odpowie. Trzymaj. Które państwo jest najbardziej zaludnione? Ojej. Dobra odpowiedź, podaj dalej!
No i na mnie jebnie, nie? Co ty powiedziałeś? Jak nazywa się największe państwo? Jebnie. Powtórz jeszcze raz. Nie wiem. Jebnie. No jeszcze raz. Na placie państwa znajduje się ilość klonu. Ja cię muszę kota wypuścić. Tempo, tempo! Dynamit nie pyta, dynamit wybucha! Miasto Karola, Wojtyły i Kremówek to... Oho! O tak! Dobra, jestem. Nie! Państwem monarchicznym nie jest. O co, kto? Skąd ja wiedzieć? No Aga! Tam, gdzie króla ja nie ma! No tak! No! Ja nie wiedziałam tego! No i na mnie jebnie! Wojtek, przestań z tym słowem, możesz? Dzięki! No! Nawet nie zdążyłem kliknąć! Uczcilibyśmy to minutą ciszy, ale nie mamy tyle czasu. Jebło! Tak, a później się dziwić, że jak uźwa czegoś nie chce. Tomasz! Zakładasz żółtą wygrywa. Koszulkę lidera rozgrywki. No. Pięknie, Tomasz, pięknie. O nie, jeszcze? No tak. Największe miasto w USA pod względem ludności to... O Boże, to... Dobra odpowiedź, podaj dalej. Co? Skąd wiedziałeś? No, halo. W którym kraju Europy znajdują się najbardziej żyzne ziemie? O Boże! Skąd mam wiedzieć? No Aga! No ja jej wyskoczyła mi coś! Szybko! Nie ma... W życiu! O! Co za... Naprawdę? Co? W Polsce! Ja w Polsce zrobiłam, w Ukrainie te klucz. W Hiszpanii. A nie, dobrze. Wojtek, nie znasz się, widzisz? No? Szybciej, szybciej! Zaraz ktoś straci punkty! A to co ja robię? No ja co? Dalej? A to ja! Boże, skupiłam się na Wojtku! Nie czytałam pytania! Flaga jakiego państwa znajduje się w 1/4 nie części wiem. Flagi Australii? Skąd wiedzie? Na twoje Brytanii. Szczęście nie dajemy ujemnych punktów. Kurw. Nie. Jest jeszcze bombka? Nadchodzi dynamit! Jakiego koloru jest krzyż na fladze Danii? Ja, bo ten Tomek, ja cię lubię się. Zła odpowiedź. Czemu? A nie. Za te kraje. W jakim państwie w Azji znajduje się najwięcej ludzi? Zaraz wybuchnie w twoich rękach. Nie? A nie, dobra. Jak się nazywa największy kraj hiszpańskojęzyczny? Co za niespodzianka! To? Co? Jeszcze chwila i twoje punkty pójdą z dymem! Co? Co? W jakiej kolejności, od góry, ułożone są barwy na fladze Węgier? Ja widuję! Jezus, nie wiem, strzelam. Twoje imię powinno być słownikowym synonimem porażki. Dobra, weź nie gadaj, bo Wizra wybuchnie. Który z wymienionych języków nie istnieje? Boże. Uf, co? Nie widziałem. Też nie widziałam. W którym państwie znajduje się słynna dzielnica Monte Carlo? Cię wypidliło. Nie było. No Wojtek, no Aga, przecież to nie jest przekleństwo, no nie przesadzajmy. A co to jest? To nie jest przekleństwo. No nie było, no. Koniec rundy. Ogień, emocje i wybuchy. To właśnie czaty, weźcie tam w komentarzach coś powiedzcie, bo... Ja nie wiem. Przekleństwa to są na K, na H. Kleptomani zacierają ręce. Aha, Wojtek, już coś. Nie łącz kilka liter. Kto odpowie poprawnie jako pierwszy może ukraść punkty. Przeciwnik ma więcej punktów od ciebie? Pora to zmienić. Wojciech! Zdrowie! Czujesz się zdrowie piłka noża, nagrody przemysł. Zdrowie, jesteś w tematyce teraz. A gdzie? Chodź, zobaczymy co powie tu na zdrowiu. Nie, wydam sobie przemysł. O Boże, przemysł. Nie! Zobacz na gorąco waszą wiedzę. No, ja cię przywalcuję. Przemysł. Biedronka to sieć sklepów, której właścicielem jest konsorcjum. Oh my god, kto? Wojciech! Czas wybrać ofiarę. Ej, no. No, no! Ty masz na więcej, chamico! Dawaj, bombę! No i płaczę! Masz chusteczkę? Wojciech! Przejmujesz prowadzenie, ale nie napawaj się tym zbyt długo. Oczywiście. Konkurencja nie śpi. Ja nie śpię. W którym roku wyprodukowano pierwszy rodzaj klocków Lego? O Boże! Nie wiem! No i super! Nie, nie na tym polega ta gra. No, domyślam się. Dziewiąty, dobre odpowiedzi. A muszę zapamiętać. Który z wymienionych papierów wytwarzany jest ręcznie? Nie wiem. Nie wiem. No trafiałam! Ja się nie znam na tym. Przywłaszczę sobie kilka punktów. No.
prawidłowo. No, najwięcej ma. How dare you? Egzekucja wykonana. Egzekucja. Mam najmniej. Pieniądze mam najmniej. Proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła to... Co? Nie? Źle! Tak zgadł? Źle! Tomasz! A nie dobrze! Skąd wiedziałeś? Kradnij od kogo. Nawet nie wiedziałem, że to. Wydawało mi się, że tak o... Ale Tomek też nie wiedział. Kondensacja, ja myślałem, że kondensacja. No ja też wiedziałem, że kondensacja... Ale nie, kondensacja to jest skraplanie. Aha! Aha, dobra, to... No, dobra. Czyli źle, dobrze kliknąłem. No, zostajesz nowym liderem. Oho, oho. Specjalna technika polegająca na przepłataniu poziomych i pionowych włókien to... Ja wiem! Tomasz! Ach, ja wiedziałam to! Dawaj, przywłaszcz sobie kilka punktów. Ach, ja to wiedziałam. Agnieszka ma więcej. No ale ona sama się tam... No weeeeeeeeeeeee! No ona czasami się... Ona jest dla mnie mniejszym zagrożeniem, ja muszę jechać po zagrożeniu. Wojciech! No, żebym cię zaraz nie podtopił tam. Dobra, odpowiedź i możesz odzyskać. Ja tak się sama unicestwia. No właśnie. O, za chłop. No ja tak przegram. Runda się zakończyła. Czas sprawdzić, kto... Chociaż wiesz, gdzie się dwóch bije, czy ci korzysta. Wojciech! Jasne. Czas i wielkie zwycięstwa buduje się na wielu klęskach. Agnieszka! Chyba, że jesteś spoceństwem i lubi się przykrywać. Twoje. Tomasz! Oho. Prezentujesz nieziemski poziom. Dziękuję. Pozwól nam opalać się w blasku twojej wspaniałości. No nie chciałbym opalać się w blasku jego wspaniałości. Dobrze. Zdjęcie? Dobrze, że nie lubię się opalać. Ja też nie. Nie lubię. Nie. Nie ma na co czekać, jedziemy dalej. Rozpocznijmy baloniadę. Nie dla osób z lękiem baloniki. Wysokości. Po dobrej Agnieszko, odpowiedzi topka, możecie wiesz. Przebić balona przeciwnikowi. Po złej wasz balon Hamnica. Pęknie. Czas trochę polatać. Ja nie odpowiem na żadne pytania. Pora o siebie zadać. Ten, jak szybko. A co tak szybko? Ale ja nie wiem jak będzie ze zdrowiem po polsku. Po niemiecku jest mi łatwiej. No, a nam w ogóle nie jest łatwiej. To strach. Co to jest? O Boże. A czemu nie działa? Nie wiedzieć. Wojciech! Tak? Wybrać no tak, co dziurami. Ej, no, nie sens, chyba mi nie działa. Ale to tylko jedna osoba wybiera. Tak, jeżeli będę szybszy, no to już nie możesz. To już nie czas na pomyłki. Aha. Został ci ostatni balon. No super. Która witamina nazywana jest witaminą płodności? Co? W pizdu. Agnieszka, rysować problem. Nie na wypadek z takiej wysokości. Nie. 99% którego pierwiastka chemicznego całego organizmu znajduje się w kościach. Pierwiastka? Gdzie to jest? Tu. Nie, czemu mi nie klikło? Wojciech. Wojtek zgadł. Dajesz karty. Nara. No, z mojej kategorii mnie wypieprzył. Pożegnajmy naszego dzielnego zawodnika. Buuuu! Ej! On ma dwa balony! Ile średnio na skórka traci człowiek w ciągu życia? Ja wiem! O Jezu! Też wiem. Wojciech! Ile? A skąd wiecie? Zbyt dużo filmików oglądam. Nie, ja powiem tak, z wami ja nie umiem. Ale was porobiłem! Nie umiem grać z wami w tą grę. Został z dwoma balonami. Tu syrnie się ci dopisało! Żadne szczęście, to wiedza. Aha! Aha, dobra, Boże, zacznę się na trzecim miejscu. Ale tak jestem ostatni. Konkurencja zakończona i można poprosić, że trzymacie wysoki poziom. To jeszcze nie, na końcu. Jeszcze jedna będzie. Aha. Normalna. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Powiesz raz, co będzie te dwa pytania. Aha. Lubicie być w centrum uwagi? Czas na nie, 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 nie. Wybraniec odpowiada na pytania. Nie, nie, nie. Reszta obstawia punkty. Jak dobrze się znacie? Zaraz się przekonacie. Agnieszka! Noś, Agnieszka. Jak patrzę na twoich przeciwników, to czego nie wybierzesz, zwycięstwo masz w garści. No gry. No nie wiem. Gry wybrałem przyrodę. No przyrody, no. A wiecie, że my na naszą panią od przyrody w podstawówce mówiliśmy pani wyższa od przyrody? Bo były dwie, była niższa i wyższa. Co myślicie? Czy udzieli dobrej odpowiedzi? You never know. Jak nazywają się owoce dębu? Wiem. Każdy wiedział, że ta kategoria to twoja specjalność. Brawo! Indeed. Ale punktów. Po. Aha. Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie?
Który z wymienionych kwiatów łabi zapylającego muchy zapachem rozkładającego się mięsa? Ktoś zyskuje, ktoś traci. Nie! To? Cykl. Ja myślę, że muchołówka. Muchołówka nie zapachem zgniłego mięsa. Kurde, ja też bym postawiła na to góry. Muchołówka chyba słodki zapach, jeżeli dobrze pamiętam, a no, tam kurwa. Będzie znać odpowiedź? Teraz... nie. Jakiego koloru kwiaty ma konwalia majowa? Dobrze? Tak, to już jest. Ha, dostałem kasę. Oh, thank you. Gdzieś też dostałem, ciebie bierze. Thank you very much. O! O, tak? Dobrze. Za krótka ta runda. Oho. To będzie mokra. Ale wiecie co, mam nadzieję, że w przyszłości aktualizacji dodadzą coś takiego, że będzie można sobie na przykład całą rundę wybrać, tak wiecie, do jakiejś liczby punktów, nie? Jakąś konkretną. Na przykład cały czas balony. Aha. Albo coś w tym stylu. Ten ma najwięcej. Ekran za wami symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika, za złą sami oberwiecie. Jesteś na zielono, Aga. No jakimś cudem. Ten masz jeździć. Która firma sportowa nie produkuje nart? O Boże. Nie! Nie! Nie zaznaczam nic, bo nawet nie wiem. O! Tomasz! Dzięki! A ja też Nike zaznaczyłam, Tomek, i też krzyczę nie. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Czemu Nike? Jesteś no dlaczego mnie? Bo jesteś dla mnie zagrożeniem. To za typ. Który z podanych kolorów uznany jest za barwę ciepłą? Nie wiem. Przypomnę. Agnieszka! Dobrze! W nagrodę pierwsze zagrożenie. Przyłożyć. Nie, ty masz najwięcej. Wiesz co? No będziecie ciężko później zniwelować. Macie równo prawie. Tak, mam równo teraz. Z ilu nukleotydów składa się cząsteczka DNA? O Boże. Tomasz! Kurz! Źle? Tak, Tomku. No to strzelam! Dobrze, Tomek był szybszy, bo ja się nie odpowiedziałam. Ja zrobiłam na 4 chyba, na lewo. Przybywa. Pytanie ratunkowe! Kto chce zostać dłużej w programie? Oho, oho. Gdzie zwykli Rzymianie brali kąpiel? I? Tomasz! Jak szybko klika. Co zrobiłem? Gdzie? Zwykli Rzymianie, Tomku. O kuźwa, zwykli? O Boże! No to... Nie wiem! Źle! O właśnie, jak Wojtek, to chciałem to dać! Mówisz mi zwykli! Ale ja się tylko przeczytałem pytanie. Jest typem osobowości według Hipokratesa? Co? O nie! Tam się na minę pierdnicza! No trochę. Tomasz! Tomek, co ty robisz? Miał najwięcej, nie? Bo Wojtek mi rozregulował. Ja widuję. Dobrze wam idzie, moi ja tylko przeczytałem, że zwykli teraz Rzymianie. No oni w łaźniach, ale a ja gdzie? Też mnie też tym konfuzował. Wiesz, łaźnie rzymskie. Persona non grata to... Nie! Że klikłem! Co ty robisz? Strzelam! Zobaczyłem osoba i kliknąłem. Pa! No i zostawiłeś mnie z Wojtkiem, teraz Tomek? A widzę Dersi Roma, kuźwa. Ja widuję. Ozdobny uchwyt metalowy na drzwiach. Czasem w kształcie głowy lwa to... O Boże! O nie, nie! Brak wiedzy musi zamoleć! Teraz się unicestwię! Nie wiedz... O ile? Kurde! No bo jest ta więcej punktów się prawda. Wydupiaj, Haniu! Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział! No. Na nim chyba nie traci się. Jak nazywa się zjawisko świetlne obserwowane głównie na biegunie? Aha, klikaj! Agnieszka. Nie wiem. Nie zdążyłem. Jak nie wiesz? Nie wiem. Na biegunie. Cicho, czekaj. To na dole ci na lewo? Nie wiem. Dobrze. Nie wiem. Brawo. Dodatkową energię. To jest głupia trochę, czy to na lewo, czy to na dole. Do kogo należy ten adres 221 B Baker Street? Co? Kogo? Wojciech! Sherlock Holmes, no tak powiem. Kto mieszkał na Baker Street? Ile? Nie. Agnieszka! Ty nie kradniuj mi tyle! Tam wiesz, że chciałaś się wykąpać dzisiaj. Podkręcamy tempo! Obrażenia od strzału rosną jeszcze no, bardziej! No, jeszcze więcej! Dobra, to Wojtek będzie nasz czoło. Kiedy obchodzimy Dzień Babci? O kurde. Jezu! Ja nie to chciałam! Ty! Nie!
Ja się zgłaszałam, dobra, nieważne. I klikłam coś Aga, tam, dobra. Daliśmy mu wygrać przed naszą głupotę. Nie, ja się zgłaszałam, ludzie! Ale przecież tu się już odpowiada, nie zgłasza. Co ty gadasz? Nie gadaj. Wygrałem przypadkiem. Nie, przepraszam. Wygrałem przez wasze... Głupotę! Głupotę. Nie wierzę, ja się zgłaszałam. Dobra, no ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście byli ze mną dzisiaj Tomek. Byłem. I Wojtek. Byłem. I wpadajcie na linki w opisie. Do zobaczenia i pa pa! Pa! Pa.